Dzień dobry, moi kochani. O matko. Futho. Tak, wiem, bez czapki trudno. Bardzo krótko, bardzo szybko, bo przygotowuję się na przyjęcie moich gości, w związku z czym nie będę przedłużała. Was oczywiście zapraszam do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! I już lecimy, moi drodzy. Tutaj mamy, o, paragon mi spadł. Gazetka musi być, paragonik, będę się nim posiłkowała, bo wszystkich cen nie pamiętam, a dużo naprawdę teraz nie wydałam, bo w sumie za wszystkie zakupy zapłaciłam 156 zł i 98 groszy. Dobra, lecimy z pierwszym zakupem, czyli to są pieczarki półkilogramowe i one kosztowały niecałe 7 zł. Skoro goście, to musi być deska serów, jak najbardziej. I tu kupiłam Światowida czarnusz, taki kaszubski ser z czarnuszką. On kosztował niecałe 7 zł bodajże, czekajcie. Nie, przepraszam, on kosztował 10 zł 65 groszy, dlatego że kilogram tego sera kosztuje 54,90. Wzięłam kamember, on kosztował niecałe 7 zł. Wzięłam również taką, to jest chyba nowość, Amica Chips, nie znam tej marki, nie znam, ale one były z pomidorami, więc się skusiłam i one kosztują niecałe 5 zł, ponad 5 zł Lubella, a już nitki mi się kończą, więc stwierdziłam, biorę. Arleta mi chyba znów zaraziła tymi zupkami chińskimi, więc w sumie wzięłam sobie dwie. Ostra, kwaśna. A dlaczegoż by nie? Nie było tej mojej krewetkowej. Nie wiem dlaczego w Biedronkach. W żadnej Biedronce. Wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli źle mówię. Ale ja w żadnej Biedronce nie widziałam krewetkowych zup, więc nie wiem, o co chodzi. One kosztowały niecałe 2 zł. Więc taki to oto deal. Kolejny kremowy bawarski charakter Delikat, oczywiście to jest ta marka, wiecie, biedronkowa i on był za niecałe 6 zł. Oczywiście u mnie śmietana zawsze musi być, będę zupę robiła taką sobie do pracy, stąd też właśnie pieczarki, mam marchew, zaraz wam pokażę resztę warzyw, które kupiłam, więc tutaj mamy dwie śmietanki. 18, jedna była za niecałe 3 zł. O, na wieczór wzięłam nam jeszcze bułkę taką paryską, bagietkę taką, więc myślę, że ktoś będzie miał ochotę, może też przygotuję, wiecie co, oliwę z balsamico i z różnymi tam ziółkami do maczania, więc będzie ideolo. Dobra, może na razie tam odstawię. Co my dalej tutaj mamy? Wiecie, że bardzo kocham, uwielbiam i bardzo często też kupuję tuńczyk w oleju. To są te kawałki marki Gral, 3 sztuki. Była promocja, więc niecałe 17 zł za te 3 puszeczki poszło. Była też bardzo dobra promocja, wiecie na co? Na fasolkę szparogową. To się kupowało dwie, to się płaciło 3,50 bodajże, ale już odnajduję te... odnajduję wam tą krajankę, już wam mówię. O, za 3,80 była jedna, jak się brało dwie, no to właśnie była ta promocja, bo jak się brało jedną, to powyżej 4 zł kosztowała, a tutaj zapłaciłam za dwie 7,60, więc uważam świetny deal, ale pozwólcie, że odłożę na zlew. Jedną zostawię, bo dodam z całą pewnością do tej mojej zupy, już nie mogę doczekać. Połowa pójdzie na sos pieczarkowy, tych pieczarek, a połowa pieczarek pójdzie po prostu do zupki. I jeszcze tak, do zupy wzięłam selera. Seler taki troszkę większy, wiecie, że one są na wagę, tak, no niestety w reklamówkach, inaczej się nie dało. Niecałe, o, akurat tutaj miałam 610 gramów, więc zapłaciłam za niego 3 zł i 4 grosze. Normalnie kilogram selera korzeniowego był w cenie 4,99. Wzięłam również sobie koncentrat pomidorowy. Kosztował 3 zł niecałe. Skusiłam się jeszcze na, bo tak ostatnio, wiecie, chodził za mną drzem,
ananasowy, brzoskwiniowy, morelowy i akurat się napatoczył. Oczywiście żart, ale tak, drzem brzoskwiniowy, tu mamy 100% owocowego smaku o obniżonej zawartości cukrów złowicza. Pewnie znacie te drzemy. Drogi, bo 5 zł, no ale umówmy się, rozmawiałyśmy ostatnio też z Arletą, ja Wam też w jednym chyba też z Foodholi mówiłam, że wszystkie produkty słodzone, tam gdzie jest cukier, poszły naprawdę mocno w górę. Kiedyś za taki drzemik byśmy zapłaciły 3 zł, zapłacili 3 zł, a dzisiaj już powyżej 5 zł. Niestety. Wzięłam jeszcze, no bo do tej mojej zupki pietruszkę, ale tylko 2 sztuki, więcej nie potrzebuję. I nawet nie pamiętam, wiecie, ile za tą pietruszkę zapłaciłam. Tutaj było niecałe 400 gramów. Zapłaciłam 2,57, bo kilogram kosztuje 6,99. I oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie sięgnęła po mój ukochany, a jakże ser Golda, światowida. Zaraz będę sobie porcjowała ten serek i zamrażała, bo już wszystko nam poszło z lodówki, zamrażarki. Więc powiem Wam tak, ten ser kosztował 28 zł. Niby promocja była, ale to jeszcze nie jest ta promocja, na którą czekam. W każdym razie jest, zapas jest, więc to jest najważniejsze. No i skoro wieczór z przyjaciółmi, to musi być wino. Wino u mnie zawsze czerwone, wytrawne, to o tym wiecie. Była bardzo dobra promocja na wino Reserve 2021 rok. Tieho i ono ma 13,5% bodajże, tak. W każdym razie dwa. Standardowa cena tego wina to około 20 zł, natomiast przy dwóch była promocja i płaciłam za jedną butelkę chyba 17 zł, z tego co pamiętam, tak. Więc dwie są. Akurat na tą ilość osób wystarczy spokojnie. I od co? Moi drodzy, wszystkie moje zakupy, jak widzicie, dużo naprawdę tego nie ma. Staram się co jakiś czas robić porządki. Dobrze, że Arleta przyjechała, bo przynajmniej też zrobiłam przegląd zamrażarki. Wiedziałam, co muszę zużyć, a co będzie mi jeszcze potrzebne. Na pewno dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, inspiracją moją będzie, co będzie? Deska serów. Mam jeszcze takie wędliny, które nam zostały, więc pewnie je też wyłożę na tą deskę. O, to jest nowość. Do tego przygotuję sos na bazie śmietany, tego bałkańskiego też serka, troszeczkę tam majonezu, wiecie, przyprawy, tak jak zawsze ja lubię. A właśnie, czy ja kupiłam? Nie, kurczę, zapomniałam, wiecie co, kupić ocet jabłkowy. Ale nic, to będę zamawiać, bo już mam listę dużą rzeczy, które muszę jeszcze kupić na Allegro, więc spokojnie to wszystko zamówię. I to tyle, moi drodzy. Czy coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Chyba nie. Napiszcie mi na dole w komentarzu, jak tam Wasze zakupy. Czy widzicie spadek cen, czy widzicie, że on się raczej utrzymuje, a być może widzicie, że znów te ceny poszły do góry. Ja powiem Wam szczerze, że już chyba się przyzwyczaiłam do tych cen, więc nie widzę tej różnicy. Może też dlatego, że ostatnio jajek nie kupowałam, bo Arleta dużo tego przywiozła, więc na razie nie kupuję ich. Zresztą umówmy się, te sklepowe w ogóle się nie umywają do tego, co wieś nam oferuje. I z tych jajek jestem ogromnie zadowolona, więc obie z Arletką korzystamy, delektujemy się jak tylko możemy. Od co? Dobrze, moi drodzy, to tyle, bo gadam i gadam. Mam nadzieję, że Was nie zagadałam. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście. Tak jak zawsze, jeżeli macie ochotę, zostawiajcie ślad po sobie w postaci komentarza czy też subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. A tymczasem buziaczki Wam ślę. I co? Do następnego. Ciao! I'm losing my